Kurczę, niestety. Niestety z tą sondą dalej jest problem. Także idzie się po prostu zamordować. Nawet z oscyloskopowa nie ruszy. Podłączyłem tą sondę. Zestroiłem ją. Działała dosłownie przez chwilę. Już miałem. No już miałem wszystko robić i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu po podłączeniu oscyloskopu. No i co kilka tam, kilkanaście sekund po prostu strojenie po prostu zaczęło się rozstrajać. Nie z wiadomych mi przyczyn, jeszcze się z takim czymś nie spotkałem. Drugą rzeczą, w ogóle ta sonda to jest jakaś, nie wiem, dziwna, jakieś nieporozumienie. Także się musiałem tutaj trochę nasiedzieć, żeby to wyjąć. Tak jak tam wcześniej wspominałem. Czyli te kable tutaj na cewce są w porządku, ale tu jest tak, jakby kable są obrócone. Nie wiem jak to działało. Niby działało, ale nie działa. A jeszcze kolejną rzeczą, czyli mam tutaj tą płytkę, wyjąłem. Ten potencjometr mi się nie, coś co się mi w ogóle nie podoba. W jedną stronę niby jest w porządku, w drugą stronę jest jakby zwarcie. Być może to jest przyczyną. To jest przyczyną po prostu wadliwej sondy. A jeszcze jakieś naklejki. A to tam nie szkodzi, może być. Także będę to musiał wymienić. Tu są jeszcze jakieś braki. Kiedyś tam próbowałem jakąś zdechniętą sondę robić. I po prostu pamiętam, że zrobiłem sobie oczywiście jakąś tam ściągę, żeby miał zaś. Także tutaj brakuje z jednej i z drugiej strony dwóch rezystorów. Nie wiem, czy one niby powinny być, tak? Bo jeśli były w innej sondzie te rezystory, a w tej po prostu nie było tych, więc to uzupełniłem. Będę musiał jeszcze chyba taki rezystor kupić, bo nie mam takiego. A no, dosyć niska wartość, czyli to jest 100. Wymienię, zlutuję to z powrotem. No i się okaże, albo będzie działać, albo nie będzie działać. Jakiś się taki trafił. Dziwna sztuka. Jakaś, kurde. Nie wiadomo co z nią jest. No. Także ostatnia weryfikacja zostanie. Jeśli podłączę i dalej się będzie to rozstrajać, no to jakaś jest dziwna przypadłość, nie wiem, to już jest gdzieś coś po prostu tam w środku, gdzieś coś w uzbrojeniach, jakieś przebicie, gdzie nie wiadomo co. No. No dobra, to tyle, także działam dalej, a jeszcze tam i wracając jeszcze do elektroniki, dobra, tym sądę to chyba będę musiał odłożyć sobie na bok na razie, bo nie będę jej już dalej robił. Gdzie ja tam elektronikę mam? A tutaj jeszcze, bo to jest sonda, była z tą elektroniką razem. Elektronikę zrobiłem, działa, na mojej sondzie działa, także w porządku. Ale jeszcze była jedna rzecz. Bo tamta sonda niby zrobiłem, miała już być w porządku, jednak nie było, więc na swoją przyłożyłem. Jeszcze tutaj zanikał ekran. Jak skręciłem płytkę do obudowy, no to niestety tutaj wskaźnika baterii i tutaj czułości po prostu nie było, więc to jest już kiedyś tam na odcinku, który mi się pokazywałem, czyli to jest problem odkształconej płyty, bo te piny tutaj od baterii one cisną po prostu na PCB i PCB zaczyna się wyginać, no i robią się przerwy w płytce, gdzieś albo przestają stykać te. Mogą się też również wyginać i po prostu już później tam nie stykają te piny na ekran, albo robi się gdzieś przerwa gdzieś koło procesora i to po prostu taki później jest tutaj skutek. No bo ekran jest bezpośrednio podłączony do po prostu jest razem powiązany z procesorem, nie jest to jakby taka rzecz typowo osobna na jakimś kontrolerze czy na czymś. Dobra, to zrobiłem, to zasadniczo działa, także
Elektronika 100% sprawna, także już nic więcej tu nie będę robił. Jeszcze tylko zostaje ta sonda nieszczęsna. O, nieszczęsna sonda. I zobaczymy, co z niej będzie. Albo będzie działać, albo nie. A człowiek się niestety musiał tu dużo namordować. No zdarzają się takie sztuki dziwne, jakieś niedoróbki fabryczne i tak dalej. Dobra, to tyle. Coś może jeszcze dogram. A jeszcze może jak już to poskładam, to zobaczymy, czy to jeszcze będzie działać, czy niestety nic z tej sondy nie będzie. Dobra, do kolejnego odcinka.